Witam Państwa w szóstej kolejce czwartej grupy trzeciej ligi. Dziś Lewart Lubartów zmierzy się z zespołem ŁKS Łagów. A oto składy. Lewart Lubartów. Skład podstawowy. 25. Konrad Szczotka. 9. Krystian Żelisko. 19. Aleks Awtyka. 5. Filip Michałów. 2. Bartosz Zbiciak. 8. Grzegorz Fularski. 7. Łukasz Najda. 4. Przemysław Ponurek. 11. Dawid Pożak. 23. Adrian Wójcicki. 13. Michał Budzyński. Na rezerwie Lewartu są 16. Jakub Niewęgłowski. 15. Jakub Buczek. 22. Bartosz Fiedeń. 17. Arkadiusz Maksymiuk. 1. Jakub Długosz. 21. Wojciech Majewski. 6. Stanisław Niewiński. Trenerem drużyny Lewartu jest Tomasz Bednaruk. W drużynie ŁKS Łagów grają 33. Miłosz Gierczak. 16. Krystian Zaręba. 23. Maciej Kolasa. 17. Kacper Rogoziński. 6. Patryk Wilk. 12. Szymon Pietras. 10. Adam Imielna. 88. Piotr Rogala. 14. Szczepan Krzeszowski. 15. Paweł Ślefarski. 5. Szymon Czerwiak. W składzie rezerwowym drużyny ŁKS Łagów są 27. Adam Mójta. 3. Jakub Borowiak. 18. Mateusz Partyka. 7. Filip Rogoziński. 1. Przemysław Michalski. 28. Daniel Biesiada. 53. Amarildo Leiroza Jr. Trenerem drużyny z Łagowa jest Pietrzykowski Ireneusz. Przed nami pierwsza akcja meczu, czyli rzut wolny w wykonaniu Dawida Pożaka. Piłka leci w stronę pola karnego i widzimy piękną główkę Grzegorza Fularskiego. Niestety piłka przelatuje nad poprzeczką. Tym razem widzimy Łagów w natarciu. Podanie na lewą stronę boiska i zawodnik z drużyny przeciwnej próbuje dośrodkowywać, jednak gra zostaje przerwana przez sędziego. Dokładnie w 30 minucie Michał Budzyński z drużyny Lewart Lubartów zostaje upomniany pierwszą żółtą kartką tego spotkania. Na powtórce wyraźnie widzimy, jak Michał Budzyński atakuje nogi zawodnika z drużyny przeciwnej. Tą akcję rozpoczyna Lewart z rzutu rożnego. Widzimy dośrodkowanie w pole karne i pierwszą bramkę tego spotkania. W 33 minucie Paweł Ślefarski z ŁKS Łagów strzela samobójczą bramkę, ustanawiając wynik spotkania 1-0 dla drużyny Lewart Lubartów. Łagów znowu w natarciu, widzimy podanie na prawą stronę boiska, jednak gra zostaje przerwana przez sędziego. W 37 minucie Przemysław Ponurek z drużyny Lewart Lubartów zostaje upomniany drugą już żółtą kartką w tym meczu. Grę rozpoczyna bramkarz drużyny Lewartu. Widzimy, jak Adrian Wójcicki wykopuje piłkę. Teraz następuje przyjęcie główką i Łukasz Najda przy piłce, jednak zostaje on sfaulowany. Gra zostaje zatrzymana. W 43 minucie Szczepan Krzeszowski z drużyny Łagowa zostaje upomniany żółtą kartką. Na powtórce widzimy, jak bezpośrednio zaatakował Łukasza Najdę w plecy. Teraz widzimy, jak Michałów jest przy piłce, następuje podanie do środka. Konrad Szczotka przyjmuje i strzela na bramkę, jednak piłka przelatuje nad poprzeczką. Mamy już drugą połowę i kolejny rzut rożny w wykonaniu Lewartu i kolejną samobójczą bramkę. W 49 minucie Patryk Wilk strzela samobójczą bramkę, tym samym dając Lewartowi przewagę 2-0. Ta akcja rozgrywa się na przedpolu. Widzimy, że piłka jest ciągle w powietrzu, jednak teraz następuje podanie górą i strzał na bramkę, niecelny, ponieważ piłka przelatuje obok słupka. Gra rozpocznie się od bramkarza. Piłka w powietrzu, Łukasz Najda biegnie do piłki, jednak zawodnik z Łagowa go uprzedził. Zawodnik Lewartu w ramach odwetu ciągnie go za koszulkę, tym samym zostaje upomniany żółtą kartką w 55 minucie. Łagów przy piłce na prawym skrzydle, widzimy prostopadłe podanie, po czym dośrodkowanie w pole karne i strzał na bramkę. W 55 minucie Amarildo Leiroza Jr. zdobywa bramkę dla drużyny Łagowa. Widać, że Adrian Wójcicki nie spodziewał się tego strzału. Łagów rozpoczyna akcję ze swojej połowy, widzimy Rogozińskiego przy piłce, jednak zostaje on szturchnięty przez Przemysława Ponurka, który w 63 minucie zostaje upomniany drugą żółtą kartką, tym samym zdobywając czerwoną kartkę, przez co jest zmuszony do opuszczenia boiska. Łagów na lewym skrzydle, widzimy dośrodkowanie w pole karne, jednak piłka zostaje odbita, nadal pozostając w grze. Zawodnik z drużyny gości nadal szuka okazji, żeby strzelić na bramkę, jednak piłkę łapie Adrian Wójcicki, przez co zatrzymuje całą akcję.
Łagów znowu przy piłce, widzimy podanie do Rogozińskiego. Zawodnicy Lewartu próbują odebrać mu piłkę, widzimy nawet nieczyste zagranie ze strony zawodników gospodarzy, jednak Rogoziński dalej jest przy piłce. Następuje podanie, w tym momencie grę jednak zatrzymuje sędzia, bo w 69 minucie Jakub Buczek zostaje upomniany żółtą kartką. Michał przy piłce, podanie do Żeliska, jednak ten zostaje zatrzymany przez Pawła Ślefarskiego, który fauluje go w 71 minucie i zostaje upomniany żółtą kartką. Na powtórce wyraźnie widzimy, jak Ślefarski podstawia nogę Żelisko. Łagów rozpoczyna od rzutu wolnego, widzimy zmyłkę gości i zagranie w pole karne. Teraz widzimy główkę, jednak Adrian Wójcicki łapie piłkę w koszyczek, zatrzymując całą akcję. Na powtórce widzimy, jakie zamieszanie powstało w polu karnym na skutek tego wolnego. Łagów znowu w natarciu, widzimy akcję w polu karnym i strzał na bramkę, jednak absolutnie niecelny. Grę rozpocznie bramkarz. Kolejny rzut wolny w wykonaniu drużyny z Łagowa. Tym razem jest to strzał na bramkę z dalekiej odległości. Adrian Wójcicki nie ma żadnego problemu ze złapaniem tej piłki. Drużyna gości przy piłce, następuje prostopadłe podanie w okolice pola karnego, jednak Adrian Wójcicki wślizgiem przejmuje tę piłkę, tym samym zatrzymując bardzo groźną akcję dla Lewartu. Następna akcja, zawodnik z Łagowa zagrywa w pole karne, jednak Adrian Wójcicki łapie tę piłkę w locie, ta wyślizguje mu się z dłoni, a sam bramkarz zwija się z bólu. Z tego powodu sędzia przerywa grę, aby sprawdzić, czy z bramkarzem Lewartu wszystko w porządku. Widać, że w drugiej połowie drużyna z Łagowa zdominowała drużynę z Lewartu i gra pierwsze skrzypce w tym spotkaniu. Teraz widzą Państwo strzał na bramkę. W 89 minucie Adam Imielna zdobywa bramkę dla ŁKS Łagów, tym samym ustanawiając wynik na 2-2. Przed Państwem powtórka tej bramki. Piłka rozgrywana na prawej stronie boiska, ŁKS Łagów prowadzi, widzimy dośrodkowanie w pole karne i strzał z pierwszego kontaktu, jednak strzał był niecelny. Teraz widzimy, jak piłka jest w powietrzu i następuje zderzenie dwóch zawodników. Sędzia przerwa grę prawdopodobnie po to, aby zobaczyć, czy z zawodnikami wszystko jest w porządku. Widzimy, jak zawodnicy obu drużyn zwijają się z bólu. Warto wspomnieć, że Lewart Lubartów ma w trzeciej lidze 7 punktów. Przed Państwem ostatnia akcja tego meczu, czyli rzut wolny w wykonaniu drużyny z Łagowa. Widzimy podanie i strzał na bramkę. Adrian Wójcicki odbija tą piłkę, zawodnik z Łagowa próbuje do niej dobiec, jednak grę kończy sędzia. Wynik spotkania to 2-2. Komentował dla Państwa Bartosz Giza.